Zdaniem El-Moalema te dowody są sfabrykowane, a Syria dysponuje ich kopią zapasową. Syryjski MSZ uważa, że waga dowodów, jakie są w ręku USA, jest taka sama jak fałszywych oskarżeń o posiadanie broni masowego rażenia przez Irak, którymi amerykański rząd obrzucił rząd tego kraju, gdy dążył do jego obalenia i podporządkowania sobie arabskiego świata. Syria twierdzi, że w 2003 roku Stany Zjednoczone słono zapłaciły za karty przetargowe w sprawie Iraku i są na to dowody. Oni tworzą historię kłamstwa, powiedział El Moalem. Wiceprezydent Joe Biden powiedział, że nie ma wątpliwości, że Assad jest odpowiedzialny za atak. Podaje Associated Press, najważniejszy rangą urzędnik Stanów Zjednoczonych twierdzi, że Biały Dom odrzucił jako dziwaczne podejrzenia, że ktoś inny niż Assad może być winien. Sugestie, że istnieje jakakolwiek wątpliwość, kto jest za to odpowiedzialny, są niedorzeczne, tak jak sugestie, że ataku nie było, oświadczył rzecznik Białego Domu Jay Carney. Amerykański urzędnik, pragnący zachować anonimowość, powiedział, że niektóre dowody w sprawie użycia broni chemicznej w Syrii obejmują inteligentne sygnały, zebrane informacje i przechwycone komunikaty. Oceny sytuacji Stany Zjednoczone dokonały również na podstawie liczby zgłoszonych ofiar, objawów urannych lub zabitych i oparły także na relacjach naocznych świadków. Urzędnik na wypowiedź którego powołują się dziennikarze Associated Press, nalegał na anonimowość, bo podane przez niego informacje nie zostały dopuszczone do publicznego przedyskutowania podczas wewnętrznych obrad. Według taktyków, z zapowiedzi, jakie płyną z Białego Doma,